Juda mówi tak, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym, a raz na zawsze wkradli się bowiem między was jacyś ludzie, na których od dawna wyrok został spisany, wyrok potępienia, które łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zabierają się naszego jedynego władcy, Pana Jezusa Chrystusa. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie. I tak dalej, i tak dalej. Juda często używa tego słowa raz na zawsze. Był bardzo takim zwolennikiem tego, że jeśli spotkałeś się z Bogiem, to nastąpiło w twoim życiu coś, co jest nieodwracalne. I on też mówi o tym, że w twoim życiu mogą być ludzie, którzy będą chcieli z tego cię wybić. Jak będą cię chcieli z tego wybić? Będą chcieli wprowadzić w twoje życie różne formy zamętu co do tego, czego stałeś się posiadaczem. Różne formy zamętu. Będą ci wrzucać różnego rodzaju takie bomby do życia. Za tym stoi diabeł. Diabeł, który chce, aby ludzie Boży chodzili w chaosie. Aby nie byli pewni tego, co posiadają. W ogóle, jeśli zabierze ci ktoś twoją pewność, pamiętaj o tym, w czymkolwiek, to już macie w swoim ręku. Kiedy odbierze ci pewność, Bóg zapewnił cię o tym, że narodziłeś się z Bożego Ducha, że jesteś z Nim zjednoczony, że masz moc, że jesteś częścią Bożego Królestwa, że jesteś silny, że jesteś mądry, że masz dostęp do wszystkiego, co jest ci potrzebne do życia i pobożności. On cię o tym zapewnia. On cię zapewnia. Rozumiesz? A diabeł przez różnych ludzi będzie chciał cię wybić z tej pewności. Jeżeli gdziekolwiek jesteś wybijany z pewności, to jest diabeł. Nie nazywaj tego inaczej. A to jest diabeł. Jeżeli jesteś wybijany z pewności, nie wiem, czy na pewno wierzę. Nie wiem, czy na pewno mam moc. Nie wiem, czy na pewno mi się uda. Nie wiem tego na pewno. To jest wszystko wątpliwość. Juda mówi, że będą tacy ludzie. Oni będą wprowadzali cię w wątpliwość. Niekoniecznie swoimi słowami, ale swoimi czynami również. Diabeł będzie tak chciał zadziałać. Rozumiecie? I twoją rolą jest przeciwstawić się wszelkiej formie niepewności. Ty nie możesz trwać w niepewności. Nie możesz trwać w jakimkolwiek zawirowaniu, jeżeli chodzi o to, czego winieneś być pewien od początku do końca. To jest tak z tabliczką mnożenia. Że się w nocy obudzą, a ty wiesz, ile jest 3 razy 6. Bo się wykułeś tego. Wykułeś się w szkole. Rozumiecie? Wykułeś się. I twój duch aplikuje cały czas taką informację w twoją duszę. Bądź pewien. Wiesz. Nie wycofuj się. To, co Bóg powiedział, to jest rzecz najważniejsza. Jak dzisiaj się borykasz z jakąś niepewnością, a niepewność czytaj jako chaos. Czyli jeśli gdzieś chaos jest u ciebie, coś ci w środku faluje, coś ci w środku w ogóle nie idzie prosto, to to jest
próba okradania Ciebie przez diabła. On Cię okrada właśnie. Nie jestem pewny. Ja nie jestem pewny. Jak będziesz się modlił do Boga, Boże, wyrzekam się wszelkiej niepewności związanej z Twoją osobą. Ty jesteś stały i niezmienny. I potem mów jak Dawid do swojej duszy, duszo moja, bądź pewna Boga, bądź pewna Jego prawd, bądź pewna Jego zasad, bądź pewna duszo, nie poddawaj się duszo, wstawaj duszo, powiedz do niej, jeśli ona w jakikolwiek sposób wytraca prosty bieg życia, to mów do niej. Szakate sorolo hobada sakatala hakadase te kotoila hakate shirelere bene baralara hakadasarama e koa shali irelere keke dene rebe dene sere lere ha te loro kobra de seke dene lehe la bo hakatasi e roa shakatala rata hakatase lere keke dene rene shirara alia la sho Yeshuane la ela mashaka tenelele ke novi duvali ela sai delele ko abashe ela ela umani de aba da sai de no Yeshuane la ela mashaka tenelele ke novi duvali ela sai delele ko abashe ela ela umani de aba da sai de no
wszelkiej ciemności, wszelkiego zafałszowania chrześcijaństwa. Wyrzekamy się czarów i manipulacji. Wyrzekamy się wszelkiego grzechu. Wyrzekamy się wszelkich demonicznych sił w naszym życiu. Jest potężna siła. To nie jest czas, przyjaciele, początek uwielbienia na zadumę. To nie ten czas. To trzeba powstać w duchu. Rozumiecie? Trzeba powstać w prawdzie. To, co wiesz na temat uwielbienia, to zacznij to, co robić, praktykować. Co wiesz na temat uwielbienia? Jak powinniśmy uwielbiać Boga? Całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim ciałem. Tak? Skoro należymy do Niego, to Tobie oddałeś panowanie. Oddałeś panowanie Jezusowi, oddałeś stery Jemu. Nie myśl już samodzielnie. Po prostu poddaj Mu całe swoje ciało. Nieważne, ile osób nas jest, sam możesz zrobić pożar w duchu. Sam możesz zrobić potężny pożar. Urabasaka, rabasa. Kwestia naszego skoncentrowania. Kwestia tego, na czym jesteś skupiony. Na czym jesteś skupiony. Uwielbienia czas.
Natomiast miał jeden. Potrzebujesz mieć taką pewność, że gdziekolwiek postawisz swoje nogi i jak otworzysz swoje usta, to będziesz stwarzał swoimi ustami. Taką wiarę potrzebujesz mieć, że gdziekolwiek postawisz swoje nogi i otworzysz swoje usta, to będziesz stwarzał. Będziesz stwarzał. Często chcemy czekać na okoliczności. I mówimy, wtedy Bóg był mi przychylny. Nie czekamy na okoliczności. Bóg jest ci przychylny od czasu, kiedy oddał Jezusa. Alleluja! On ci jest przychylny. Od czasu, kiedy oddałeś Jezusowi swoje życie i pojednałeś się z Nim, On ci jest przychylny. Posłuchajcie, kochani, pewien czas się zakończył. Ci, którzy nie nadążyli, będą czuć mocno, że są w tyle. Poważnie mówię. Będziesz czuł tak, jakbyś nie znał. Nie będziesz rozumiał pewnych rzeczy. Załatw ci się ten temat. Raz na zawsze. Nie czekaj na okoliczność. Nie czekaj na jakąś nutę fajną. O, ta nuta mnie tam porusiła. Nie. Nie czekaj. Ty jesteś autorytetem dla siebie. To ty panujesz w twoim życiu. Niech wszystko to, co jest religijne, padnie do końca. Twoją modlitwą stwarzasz. Twoim głosem stwarzasz. To ty stwarzasz. To ty stwarzasz. Stwarzaj teraz swoim głosem. Yeah.
Wypełniasz ludzkie dusze nadzieją. Podnosisz ludzkie dusze. Wywyż się ciebie. Szalony hardy, choro, moro, chory, Bye.
Bardzo dobrze wiesz. W moim duchu jesteś Ty.
Halleluja. Że wszelki grzech jest nam przebaczony. Halleluja. Dziękujemy Ci za życie wieczne, za życie pełne mocy, za życie pełne pasji. Za to, że wiemy, dokąd idziemy, wiemy, co mamy, wiemy, do kogo należymy, Alleluja. Wiemy, dokąd idziemy. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że pewność ludzi będzie wzrastała z godziny na godzinę. Ja uwielbiam Ciebie za to. Zobacz, że nie boisz się śmierci. Zobacz to teraz. Spójrz na śmierć. Zobacz, że się nie boisz.
w niczym sam. Żebyś nie mówił, że to jest zbyt mała rzecz, żeby zaangażować w nią Boga. Angażuj Go. Tak Boże, angażuje Cię w najdrobniejszą sprawę. Wymieniaj te rzeczy. Twoim życiem. Tu zejdź niżej. Nie bój się tego.
całe niebo i całe niebo wie, jaki jest w ogóle twój stan. Bóg jest Bogiem twojego serca. On jest Bogiem twojego serca. Więc Ojcze, dziękuję Tobie, że nigdy się nie pomylę w drodze za Tobą. Dziękuję Ci za doskonały każdy krok. Poddaję Ci moje serce. Poddaję Ci moją duszę. Poddaję Ci całe moje ciało. Do Ciebie należę. Władaj moim życiem. Dziękuję Ci za moje marzenia, za talenty. Dziękuję Ci, że wiem, co mam. Rozwinę to do maksa. Zmienię bieg historii swoimi marzeniami i pragnieniami. Ludzie, którzy są wokół mnie, zobaczą, że należę do Ciebie. Zaprezentuję w ciele moją wiarę. Wyeksponuję na zewnątrz to, co jest w środku. Nie będę tego chował. Nie będę trzymał w szafie swojej szaty. Nie będę trzymał w szafie swojego powołania. Może trzymasz w szafie swoje powołanie i za każdym razem otwierasz szafę i dodajesz tam coś. Jakiś srebrny guziczek, jakąś tarczę, coś tam naszywasz i czekasz, aż ta szata będzie doskonała. Nie czekaj. Nie czekaj, żeby w tej szafie nie zgniła ta twoja szata. Nie czekaj na to. Nie czekaj na idealny czas. Bóg jest Bogiem dzisiaj. Dzisiaj. Tak wielu bohaterów siedzi jeszcze w ukryciu. Bohaterem nie jest się tylko i wyłącznie na swoich ustach. Bohaterem jest się w swoich czynach. Wielu ludzi nie bierze, że tak powiem poważnie, tych słów, dlatego że boją się odpowiedzialności. Wolność to znaczy odpowiedzialność. Odpowiedzenie Bogu na powołanie równa się odpowiedzialność. Staję przed szafą niebiańską, ściągam wieszak, zakładam na siebie szatę, ubieram ją. Jestem publicznym człowiekiem i ludzie to widzą. I ja jestem odpowiedzialnym człowiekiem. Na nikogo tego nie zrzucam. I tak jest z każdym człowiekiem. Nie ma, że w tłumie się jakoś tam ukryjesz. Potrzebujesz odpowiedzieć Bogu na twoje osobiste powołanie. On jest Bogiem twojego serca. Może się zawirowałeś, może się zakręciłeś w jakiejś takiej karuzeli. Może wiatr zawiał, jakaś trąba powiała. I ty w tym kurzu straciłeś orientację. W ogóle przestałeś patrzeć oczami wiary. Przestałeś patrzeć w duchu. Odpowiedz dzisiaj Bogu na pragnienie twojego serca. A gwarantuję ci, że będziesz najszczęśliwszym człowiekiem. To, co jest naszym powołaniem, to jest naszą pasją. Pasji nie da się ukryć. Tam nie ma rywalizacji, tam nie ma wyścigu szczurów, tam nie ma takich rzeczy. Dlatego, że każdy jest oryginałem. Odpowiedz dzisiaj Bogu. Niech kolejny rok będzie zupełnie innym czasem. Niech kolejny rok będzie czasem, że będziesz budował materiał dowodowy w związku z tym, co napisałeś przy swoim imieniu i nazwisku. Powiedz, Ojcze, dziękuję Tobie, że będę od jutrzejszego dnia budował materiał dowodowy na temat tego, na temat mojego powołania, mojego osobistego powołania. Twoje osobiste powołanie da Ci szczęście. To Ci właśnie da szczęście. Nie szukaj innych rzeczy. Ty się rozpoznaj. Zobacz, co masz. Ten, co ma, będzie mu co dodane. Nie patrz to, co ma ktoś. Zobacz, co masz Ty. Każdy ma coś unikalnego. Wystarczy tylko i wyłącznie to rozpoznać. Rozpoznaj to. I uwielbij tym Boga. Boga uwielbisz swoim powołaniem. Uwielbij Boga posłuszeństwem w to, co masz, w to, co posiadasz. Święty, uwielbiam Cię, weź w moje serce. Święty, uwielbiam Cię ze wszystkich sił.
Święty, niczego już nie pragnę więcej, tylko blisko Ciebie być, tylko blisko Ciebie być. Kiedy ja powiedziałam Bogu na swoje powołanie, kiedy założyłam swój prywatny profil, to spadła na mnie odpowiedzialność. Weź tą odpowiedzialność. Weź ją. Powiedz, mój jest ten kawałek podłogi. Mój jest ten kawałek podłogi. Moja jest ta część Królestwa. Właśnie to jest ten kawałek mój. I on czeka, aż zostanie w prawidłowy sposób zagospodarowany. Nie bójcie się tego. Wiecie, że dużą opresją diabelską jest właśnie opresjonowane wasze osobiste powołanie. Osobiste powołanie jest opresjonowane. Jeśli już diabłu się nie udaje poszukiwać Ciebie w temacie zbawienia, to potem Cię będzie kręcił w temacie Twojego powołania. Będzie Cię utrzymywał poprzez Twój stan emocjonalny w niskim poczuciu własnej wartości i powie Ci, nic nie jesteś warty. Patrz, oni, ci na scenie, ci wielcy wojownicy, to oni to byli Ci powołani. Każdy jest powołany i każdy jest wyposażony. Nie ma osoby niepowołanej i niewyposażonej. Jak jesteś powołany i zbawiony, to jesteś jaki? Wyposażony. Tylko to trzeba jak wariat w to wszystko uwierzyć. Trzeba po prostu ulokować wiarę w odpowiednią rzecz. Postanów. Zleciał kolejny rok. Postanów, że ten kolejny rok, który nadchodzi, rok 2022, zaowocuje tym, że pod Twoim imieniem i nazwiskiem będzie materiał dowodowy związany z Twoim osobistym powołaniem. Udostępniaj wszystko, ale zbieraj materiał dowodowy Twojego osobistego powołania. To Ci w ogóle da naprawdę szczęście. To spowoduje, że będziesz szczęśliwym człowiekiem. Nie będziesz miał czasu myśleć o głupotach. Wiecie, o co chodzi? Wszystkie inne rzeczy staną się mniejsze. Mniejsze. Ludzie się borykają z plotkarstwem, z paleniem papierosów, z popijaniem i tak dalej, bo są bez pracy. Czyli w duchowej rzeczywistości są bez pracy. Powiedz, nie będę bezrobotny w Królestwie Bożym. W Królestwie Bożym jest full roboty. Jest full roboty. Należy tylko z niebiańskiego skarbca sięgać w ogóle pomysły i wdrażać je i realizować. Wdrażać i realizować. Ale jeśli się nie postawiło tego pierwszego kroku, to trudno jest zrobić piąty i szósty. Wiecie, o co chodzi? I to jest to, co powiedziałam na początku. Żeby nie było tak, że ktoś z was będzie się czuł w tyle. Odpowiedz Bogu na powołanie i już nigdy nie wycofaj się z tego miejsca. Nigdy. Wiedz, kim jesteś. Powiedz, Ojcze, dziękuję Tobie, że wiem, kim jestem. Rozpoczynam budowanie materiału dowodowego związanego z moim osobistym powołaniem. Przestaję się czepiać drutów i helikopterów. Zajmuję się swoim prywatnym życiem. Wiecie, o co chodzi? I wtedy fruwaj w Duchu Świętym. Masz i wprowadzaj Królestwo Boże na ziemię. Nie ma nic innego. Człowiek zbawiony i pewny tego, kim jest w Chrystusie Jezusie, może zrobić potężną robotę. Amen? Amen. Mesjaszem Jezus był, w krąg znany ulicę. Mesjaszem Jezus był, w krąg znany ulicę. Załkach ciemnych, tam cię podłe życie we przyprowadzili do Niego gryźnicę. Gdzieś na drogu sprzedawała cię sen. Wśród bezsennych nocy, Jezus.
się prowadzili do jego ulicznicy. Co dziś za rok zdawało się nam se. Chcieliby on tam grał na kamienie, aby ją bić, kantować w każdym chwili. Wczorajszy pozwał zapomnienie, powiedział bić i święty się cieszyli. Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennej nocy.
każda dusza to kolejna zwycięsko w kółej, to kolej, to kolej. Jezus,
każda ludzka możliwość. Marzę wśród bez jest Jego imię. Jezus. Tam, gdzie kończy się wyobraźnia człowieka, tam jest Jego imię. Mój duch wówczas patrzy w Twoje oczy. Tam, gdzie kończy się praca człowieka, tam jest Jego imię. Ciała do Ciebie przyjmę.
Wierzymy Ci, Duchu Święty. Wierzymy w Twoje słowa. Wierzymy w Twoje poruszenie w nas. Wierzymy w nasze wewnętrzne przekonanie. Amen. Wierzymy w Twoich aniołów. Wierzymy w nasze możliwości, w Twoim świętym Duchu. Wierzymy w to. Przyszły rok będzie takim rokiem, jakiego jeszcze nigdy nie było w Twoim życiu. Że nigdy tyle nie osiągniesz, co w przyszłym roku. Że nigdy tyle nie osiągnąłeś, że jeszcze nigdy tyle nie zdobyłeś. Mów to, że w przyszłym roku zrobisz rzeczy, których nigdy jeszcze nie zrobiłeś. Wejdziesz w przestrzenie, w której nigdy jeszcze nie wszedłeś. Spotkasz się z taką obecnością Boga, z jaką nigdy dotąd jeszcze się nie spotkałeś. Wchodź tam z wiarą. Tam musi iść Twoja wiara. Twoja wiara. To nie jest oczekiwanie. Nie możesz na to oczekiwać. Musisz być teraz tego pewien. Święty Duchu, Ty wiesz. Ty znasz każdego z nas. Ty widzisz pewność ludzi. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus, nad pewnością ludzi. Ojcze, według Twojego słowa, że kto ma, temu będzie dodane. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus, nad pewnością ludzi. Ja ogłaszam podwójną miarę Ducha, Ojcze, podwójną miarę Ducha do pewności tych ludzi, podwójna miara Ducha. Szakata sarala da wakata seme nerelerede tawarala da sakata ralade da hekenerede sej. Ojcze, ja modlę się teraz. Niech oni odczuwają Twoją obecność jak dotyk metalu. Niech oni wiedzą, że to jest Twoja obecność. Niech oni wiedzą, że to jest Twoja obecność. Niech wiedzą, że to jest Twoja obecność. Niech czują, Ojcze, to. Niech przyjmują to przez zmysły dzisiaj. Ojcze, przez imię Jezus. Szakata rala wakata sarala da wakate lerele medenede hege. Ashira lada sakata rala de chor. Wywyższam Cię, Święty Duchu. Wywyższam Cię, Święty Duchu. Ela i szakita la ela i szabada de. Szabali da la hakata ela la 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 hakata la sa.
Ciebie tu w niebiosach, w Twoim sercu jest mój mocna. Księgnij daną Tobą siłę i tą dobroć prosić. Nareszcie Boży aniołowie, przytuleni, zjednoczeni, do wieczności. Przez odmęty Twojej duszy duch mój biegnie, diabła stróży, choć wiara Twoja mnie wezwała, ona nazwa mnie. Jakże piękna jest Twa miłość, stała się duchową siłą. Wzywam Ciebie z gór wysokich, wzywam Ciebie z mego ducha, uwolniłeś Ciebie. Mój Jezusie, mój przejrzysty, wzywam Ciebie, Tyś tu bliscy, wzywam Ciebie. Przez odmęty Twojej duszy duch mój biegnie, diabła skruszyć, wiara Twoja mnie wezwała, odnalazła mnie. Jakże piękna jest Twa miłość, stała się duchową siłą, prawdą wsparta, miażdżąc czarta, rozsławiła mnie. Jestem dumny z Ciebie miła, w Tobie Jezus, moja siła. Mój Jezusie,
słyszę Ciebie tu w niebiosach, w Twoim sercu jest mój posag. Sięgnij wiarą, pomóż siłę. Siadajcie przyjacielu. Amen.